absolwenci studiów licencjackich na kierunkach pedagogika i dietetyka oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunku pedagogika zebrali się w sali Audytorium Maximum na uroczystym absolutorium. Niemal 200 studentów dołączyło do grona 9 tysięcy absolwentów, których Wyższa Szkoła Humanistyczna wypuściła od 2004 roku. Uroczystość poprowadziła Anna Bartkowiak, rektor uczelni. Gąszczu, plew, coraz trudniej dziś odsiać ziarna. To od Was, osób otrzymujących dziś dyplomy, oczekuje się tej umiejętności. Nie wiedzy encyklopedycznej jak kiedyś, którą można szybciej niż kiedykolwiek odnaleźć w łatwo dostępnych źródłach, poczynając od własnego smartfona, lecz od umiejętności odsiewania ziaren od plew. Do tego dyplom Wyższej Uczelni Was zobowiązuje. W magni wysublimowanych strategii manipulacyjnych musimy zachować trzeźwość umysłu i nie dać się omamić pseudoprawdami, obietnicami bez pokrycia. Jak to uczynić? Jedynym rozwiązaniem jest wiedza. Nie potoczna, oparta na zabobonach lub stereotypach, lecz wiedza przez duże W. Prawdziwa, wynikająca z nauki, czyli ta, którą Państwo mogli posiąść w trakcie studiów, oraz umiejętność zdobywania tej wiedzy. Absolutorium odbyło się przy udziale władz uczelni. Dzisiaj kończy się jedynie ważny etap Waszej edukacji, ale kształcenie, zdobywanie wiedzy trwa nadal. Dlatego proszę, kształćcie się dalej, podejmujcie studia magisterskie, studia podyplomowe, bo wiedza, którą zdobędziecie i doświadczenie jest w Waszych sercach, w Waszych głowach i tego nie Wam zabierze. Ale uroczystość była czasem nie tylko przemówień władz uczelni, ale też grona studenckiego. W imieniu społeczności studenckiej głos zabrała Renata Majorek, przedstawicielka samorządu. Jako przedstawicielka studentów tej uczelni chciałabym wyrazić zadowolenie, że mieliśmy możliwość wyrażania własnych poglądów, uczestniczenia w życiu uczelni i wpływania na ostateczny kształt działalności środowiska studenckiego w Leszno. Naszym największym sukcesem niewątpliwie była dobra współpraca z władzami uczelni, organizacjami społecznymi w Lesznie i ze studentami, za którą z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, szczególnie, którzy włożyli nie tylko swoje serce w to, ale też czas na tę właśnie działalność charytatywną. Mam głęboką nadzieję, że takie doświadczenie zaprezentują w dalszej działalności społecznej. Wierzę, że nasze dotychczasowe działania na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i naukowego społeczności akademickiej będą kontynuowane nie tylko w naszej uczelni, ale też w naszym życiu prywatnym i zawodowym. Studenci odebrali karty absolutoryjne, a najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków otrzymali wyróżnienia.